Witaj, Niko. Witam wszystkich w Polsce. Jak się czujesz tu w Silverstone? Wraca dużo dobrych wspomnień? Pewnie, że tak. Wygrałem tu w 2014 roku, a nie... To był 13, więc mnóstwo pięknych wspomnień. Ten tor jest w ogóle niesamowity. Kierowcy go uwielbiają, bo jest niezwykle szybki. No i jest domem Mercedesa, można powiedzieć, bo to już 7 rok z rzędu, kiedy srebrne strzały zdobywają pole position. Co takiego jest w tym torze? No i przede wszystkim, co w tym roku jest w Mercedesie? Mercedes jest po prostu bezkonkurencyjny w tym momencie. Do tego ich fabryka jest 10 km stąd. Każdy pracownik zna ten tor perfekcyjnie. Mnóstwo ludzi im kibicuje. A Lewis Hamilton jest po prostu bogiem. Przegrał co prawda kwalifikacje, ale stawiam na niego. Jestem ciekaw, czy zdoła sobie to odbić. Na pewno będzie świetne widowisko. I tyle. Niko, oczywiście chcielibyśmy porozmawiać o Robercie Kubicy, którego znasz. No właśnie, od kiedy? Znam Roberta od kiedy miałem 12 lat. Miałem najlepszy, najbardziej profesjonalny go-kart na świecie. A tu przyjechał chłopak z tatą z Polski z jakimś gównianym go-kartem i mnie od razu pokonał. Taki miał talent. I wiecie co? To naprawdę wielka rzecz, że on jest znów w Formule 1. Wszyscy musimy docenić, co zrobił, żeby tu wrócić. Znam dobrze jego bolączki. To, czego dokonał, jest jednym z największych osiągnięć, o jakich słyszałem. Po tym wypadku, operacjach, znów jest w Formule 1. To fenomenalne. Oczywiście chcielibyśmy go widzieć na lepszych miejscach, ale po pierwsze ma bardzo zły samochód. Ma najgorszy samochód w stawce. Możesz w nim zająć tylko ostatnie bądź przedostatnie miejsce. Taki jest fatalny. A po drugie, wszyscy musimy mu dać trochę więcej czasu. Był poza bolidem tyle lat. Teraz musi się ścigać, nadrabiać. Do tego stracił kawał testów przed sezonem, więc nie ma cudów. Jest tylko praca, praca, praca. No i na koniec, jego partner z zespołu George Russell to jeden z największych talentów na świecie. I on jest punktem odniesienia. Robert był już kilka razy blisko. Myślę, że za jakiś czas dogoni Russella i to będzie interesujące. To ważne, co mówisz. Rozmawiałem z Günterem Steinerem z Haasa i on mówi podobnie. Wyobraź sobie, że widzisz dziecko raz na rok, a potem, że widzisz je raz na 10 lat. Nie poznasz go. I tak jest z ewolucją samochodu, która ominęła Roberta. Jak sobie z tym poradzić? Tak, Robert zaczyna prawie od zera. Do wszystkiego musi się przyzwyczaić. Dlatego mówię, że potrzebuje czasu. Problemem jest jednak to, że tory wciąż się zmieniają. Nie ma jak potrenować, ale przecież wiemy, że to jeden z największych talentów, jaki ten sport miał. Ja wiem to najlepiej. Najpierw ścigaliśmy się w go-kartach, potem w Formule 1 i lał mnie jak chciał, więc dajmy mu czas. On się poprawi, zawsze się poprawiał. He will be able to progress and really do even better now. That's nice, but you know that in Formula One time costs and time is money. Wszystko fajnie, ale wiesz, że w formule nie ma czasu, bo czas kosztuje. Robert już staje przed pytaniami, czy nie jest za słaby i że powinien zacząć pokonywać Russella. Świetnie to znasz, wiesz, jak ważne jest być lepszym od kolegi z zespołu. Jak z tego wybrnąć? Robert musi być spokojny i to prawda, musi się do George'a zbliżać, ale już mu się to zdarzało, nawet niedawno. I w kwalifikacjach i podczas wyścigów miał już niezłe tempo. O tym musimy pamiętać. Zaufajcie mi, Robert to duży gracz, który zawsze atakuje. Zaatakuje i tym razem. To jeszcze słowo o Williamsie. Stać ich na jakiś postęp? I to jest problem, nie sądzę. Wszyscy mamy nadzieję, ale nie liczyłbym, że się poprawią. Smutne, ale wiesz co, muszę uciekać. Dzięki. Thank you.